Gra. Duma Solić Cypel, jesteśmy z Tomaszem Hałasem, strzelcem pierwszej bramki w nowym roku. Witamy, Tomek. Witam serdecznie, cześć. Opiszesz kibicom, jak do tego doszło. Ładne podanie, no i też fajne wykończenie, ale jak to z twojej perspektywy wyglądało? Z mojej perspektywy wyglądało tak, że celowałem po drugim rogu, wpadła po drugim roku piłka do bramki. Czarek fajną akcję ze mną zrobił, wycofał do tyłu. No udało się, tak? Cieszymy się wszyscy. Juniorzy tutaj w pierwszej połowie dosyć duży opór wam stawiali. Widzimy, że chłopaki tutaj też wracają z rozbiegania. Twarde warunki były? Czy tutaj na tej ambicji tą jedną bramkę tylko utrzymali? Powiem tak, sam też byłem juniorem i grałem z seniorami. Zawsze to jest taka dodatkowa motywacja, prawda? Każdy z chłopaków chce się pokazać. Widać było, że ambitnie podeszli do tego spotkania. My natomiast tak samo ambitnie podeszliśmy, tylko bardziej z naciskiem na to, żeby pograć swobodnie w piłkę, no i żeby dbać o zdrowie, tak? Bo to jest ten pierwszy tydzień tego mikrocyklu przygotowawczego. Także no na pewno fajnie wyglądali. Teraz też strzeli chyba bramkę, tak? Bo biegałem, to nie widziałem. Ale no dwie, tak? Aha, no proszę, no to dwie bramki strzeli, także no żeby się tylko uczyli i szli do góry. A czy nie, dwie bramki wyście strzeli. Aha, jest 3-1, tak? No to fajnie. Tak, więc ale jeśli już jesteśmy przy tych bramkach, no wracający do Polonii Krystian Pieczara strzela bramkę. Będzie rywalizacja między wami? No w każdym klubie jest rywalizacja, jeżeli chodzi o pozycję. Fajnie, że Krystian podpisał już kontrakt, jest nas dwóch. Także tak naprawdę rywalizacja to tylko podnosi umiejętności każdego zawodnika, tak? I jakość zespołu, także trzeba się z tego cieszyć. Dziękujemy. Dzięki.